Sevgili Kayıcı Hayal. Bırakın sevgili için deliği var. Nasıl defa ederiz? Onun için deliği sıra Nie jesteśmy spokrewnione. On mieszka w Warnie, a ja mieszkam w Dobrycz. No i dopiero tutaj się zapoznaliśmy. Około 8 lat temu. Tak, ale dokładna data nie jest wiadomo, bo nie pamiętam, bo bardzo dawno temu to było. Spotkaliśmy się w jego mieszkaniu, raczej w jego bloku tam w okolicy, bo tam obok siebie mieszkaliśmy. No i od tamtej pory mamy dobre relacje, jesteśmy przyjaciółmi, możemy o wszystkim rozmawiać. Do tej samej szkoły, tylko że on był starszy ode mnie i on był innej klasie, ja bym inny. No. 18, a ty? 16. 4 lata. Nie, 2 lata. 2 lata różnicy. Ale bardzo rzadko po polsku gadamy, tak, żeby była różnica taka. Takie okazje, no. Ale bardzo rzadko. Bardziej po naszemu, nie? Nie możemy tak się odrywać od naszej kultury. Przede wszystkim oni idą do kościoła, a my do meczety. Oczywiście oni muszą ciągle iść do kościoła, a my możemy swoje modlitwy robić też w tym, w domu. W domu też robimy. No, nie jest obowiązkowe, żeby iść na meczety, nie? To jest nie jest obowiązkowe. Możemy wszędzie robić swoje modlitwy. A pod względem kulturowym też bardzo się różnimy. Polacy dużo mają tych świąt i tak dalej, a my mamy mało. Na przykład w roku 3 razy czy coś takiego, ale bardzo ważne takie. No aż tak nie ma. Nie ma chyba, bo ma. Teraz już bardziej ludzie się integrują, nie? Dlatego nie ma tak dużej różnicy. Tak. My też już patrzymy z perspektywy każdego. Tak nie odróżniamy się od innych. No, na przykład w domu ciągle rozmawiamy po turecku, ciągle. Nie ma takiej sytuacji, kiedy rozmawiamy po polsku. Ciągle po turecku. I my dlatego tak dobrze, szybko tak naprawdę nie uczymy się polskiego. To jest właśnie z tego wynika, że w domu nie rozmawiamy, nie mamy dużo w praktyce, dlatego. A też macie raczej polski język, i gramatyka jest bardzo trudna, naprawdę bardzo trudna i dla mnie to było najtrudniejszą rzeczą. Ja w tamtym roku dopiero zacząłem się trochę poprawiać pod względem językowym. On też w tamtym roku, w tym roku właśnie, my się ciągle rozszerzamy. No. I tam mieszkałem w internacie i tam obserwowałem innych, jak postępują, jak ich życie, po prostu oni są bardzo odrębni od nas, naprawdę bardzo odrębni i mają fajnie. Na przykład przede wszystkim mają inny styl jedzenia, takie jedzenia. Na przykład oni rano muszą stawać, żeby jeść śniadanie, a my nie musimy. A obiady wyglądają u was inaczej niż my mamy obiady. My obiady jemy kanapki, takie rzeczy, herbatki i tak dalej, a wy jecie bardziej tak mięso, takie bardziej takie dobrych. A my mięso jemy takie bardziej takie tłuste rzeczy w kolacji. To jest naprawdę inne. No. A śniadanie nie jemy, po prostu nie mamy czasu, no bo wolimy bardziej spać niż wstać rano i jeść śniadanie. No bardziej chciałbym mieszkać w Bułgarii, bo w swoim tym w kraju to bardziej bym chciał mieszkać. Bo to tylko jedziemy w lato, nie? Tak to chciałbym, żeby więcej tam mieszkać. A ja chciałbym mieszkać tutaj, raczej w Polsce, ze względu, że tutaj się uczę i po prostu jestem tutaj już przyzwyczajony. To już jak tam pojadę, to będę się czuł tak wyobcowany i nie wiem, po prostu też z pracą trudno będzie dla mnie w znalezieniu. Po co iść do Bułgarii, skoro tutaj mogę sobie znaleźć pracę i mieć dobrą przyszłość? No za granicą też bym chciał, bo tak sportuję więcej, chodzę na piłkę nożną i to może być gdzieś indziej też.
Ja zamierzam tak naprawdę znaleźć sobie pracę nie na bazerze, gdzieś indziej. Na przykład chciałbym zostać policjantem. Ale jeśli będzie taka sytuacja, że nie znajdę sobie pracy, to ostateczna rzecz, to tutaj będę pracować. Ostatecznia szansa, bo nie mam innego wyjścia. Ale tak naprawdę chciałbym mieszkać pracować gdzieś indziej. No ja od małego chodziłem, a przychodziłem sobie tylko pochodzić, tak rozabiałem i tak dalej. No nie pracowaliśmy tutaj tak ciągle, bardzo rzadko, na przykład na weekendach i tak dalej, bo jak pracowaliśmy, no po prostu mieliśmy taki luzik. Chyba że na wakacjach, kiedy nie pojechaliśmy do Bułgarii, to mogliśmy pomóc tutaj rodzicom, nie? Bardziej pomiędzy sobą ze względu na barierę językową, bo trudno było. Czasami w szkole tam, ale... Chyba że coś takiego było, że na przykład graliśmy w piłkę nożną albo coś takiego, to wtedy nie potrzebowaliśmy komunikacji, tylko fizycznie coś takiego. Dla mnie wszyscy ludzie są równi. Ja nie odróżniam ludzi, naprawdę. Nawet bym pozwolił, żeby ona była w swoim religii. Ja też w moim, nie? Do niczego bym ją nie zmuszał. Bo po co? Po prostu ona się tak urodziła, ja się tak urodziłem. Nie ma sensu. Bez sensu. Nie ma sensu, żeby zmienić religię. No. Po prostu tak się urodziliśmy. Dlatego nie chcemy wpływać. Jest taka religia i taka zostaje. No.